Znajdujemy się w Poznaniu na targach Impact 23. To wydarzenie, które łączy ze sobą ludzi i spółki z różnego świata, z różnych światów. Ze świata technologii, biznesu, a także marketingu sportowego. I właśnie w tym celu udaliśmy się do Poznania, by odwiedzić strefę Orlen i wielu sportowców, których PKN Orlen zaprosił na to wydarzenie. A jakich sportowców tym razem zaprosił PKN Orlen? Ano jak zwykle wybitnych. Będą to m.in. Paweł Fajdek, Kamil Stoch i reszta skoczków narciarskich, czy m.in. ludzie, którzy jeżdżą takim bolidem, jak znajduje się za mną, czyli kierowcy Formuły 1 z Alfa Tauri. 5 razy Mistrzostwo Świata, teraz akcja Budapeszt i gonienie Siergieja Bubki. Zastanawiam się, czy podchodzisz do tych Mistrzostw Świata, no dobra, zdobyłem to 5 razy, zdobędę i 6, tak jak zwykle, czy jednak tutaj jest jakaś taka większa adrenalina, że możesz dokonać już czegoś historycznego jeszcze bardziej? Ja co roku staram się trenować, jechać na Mistrzostwa po to, żeby je wygrywać i ta wartość dodana, która tutaj akurat występuje, nie jest aż takim elementem, który nie miałby mnie bardziej motywować czy stresować. Po prostu to jest też następstwo, że tak powiem, uprawiania sportu i zdobywania medali, że jesteśmy zawsze porównywani do kogoś. Tak? Na ten moment no, mamy tutaj oczywiście wielkie, wielkie wydarzenie, bo Siergiej Bubka jako jedyny 6 tytułów mistrza świata i to ogromna i niesamowita legenda lekkiej atletyki. Tak? Więc też mam tego świadomość i o wiele fajniejsze jest to, że to kibice i środowisko bardziej tego pragnie, bardziej czekają na to i mówi się o tym na całym świecie. Ubiegły sezon był dla nas udany. Do ostatniego rajdu walczyliśmy o Mistrzostwo Świata, co było emocjonujące dla wszystkich kibiców. W stawce ponad 120 załóg. Zajęliśmy w końcowym rezultacie 3. miejsce, mając wypadek na ostatnim rajdzie w Japonii. Ale to pokazuje nasze zacięcie, takiego sportowego ducha. Nie poddaliśmy się i walczymy w tym roku. Wygraliśmy Challengera i zajęliśmy 4. miejsce w Meksyku, w WRC2. Ale to jest dopiero początek sezonu, więc staramy się trzymać formę. Autografy, wywiady, wizyty w zakładach pracy. Chyba już w końcu smakujesz życia prawdziwego kadrowicza kadry A. No tak, no już trochę tych wyjazdów takich właśnie się zaczyna pojawiać. Oczywiście tylko dlatego, że jestem członkiem kadry, a no nie ja tu jestem gwiazdą. Nie jest to łatwy sezon, niedługo mamy zaczynać już starty, a naprawdę sporo tego czasu straciliśmy. No niestety nie mamy na to wpływu, że chorujemy. No są to rzeczy, które dotykają też nas sportowców, tak samo jak każdego innego. No i szkoda tylko, że tak dużo, bo naprawdę kilka tych tygodni wyleciało. I mam nadzieję, że pomimo tego, że dzisiaj kaszlę, znowu to nie będzie jakiś kolejny wirus, bo już chyba zrezygnuję z przygotowań. No, po prostu mam dosyć już kaszlu i jakichś tam leków i leżenia w wyrze. Nie jest to moje naturalne i ulubione środowisko, ja wolę trenować. Jesteś teraz z Kajetanem, ale wcześniej Robert Kubica, z tego co pamiętam Leszek Kuzaj, Janusz Kulik. Jak to jest przez tyle lat jeździć obok najlepszych kierowców w Polsce? Wybieram każdego, kto zaczyna się na K i mówię, że muszę spróbować z każdym, a prawda jest taka, że faktycznie już ponad 26 lat siedzę na prawym fotelu, tego gorącym fotelu autorajdowego. Miałem to szczęście, że jeździłem z faktycznie wybitnymi kierowcami i jeżdżę z jednym z najlepszych kierowców nie tylko w Europie, ale i na świecie już 6. rok. Staram się dostarczać to, czego kierowcy potrzebują i cieszyć się, że zapraszają mnie do samochodu. Jak oceniasz swoją postawę w zeszłym sezonie? No bo zaczęło się fenomenalnie, później gdzieś ta para trochę siadła, ale ogólnie, no właśnie, ogólnie jak ty byś to oceniał? Ogólnie tak połowicznie, no faktycznie zaczęło się fajnie i gdzieś tam zabrakło, żeby iść za tym i łapać więcej. Gdzieś tam w styczniu trochę się pogubiłem, trochę moje myślenie już poszło w złą stronę i musiałem trochę to przetrawić, musiałem znaleźć nowy trochę sposób na skakanie.
Trochę to zajęło, no i cóż, cieszę się, że chociaż na końcówkę udało się w miarę wrócić na fajne tory, żeby zakończyć tak z uśmiechem właśnie na twarzy, a nie gdzieś tam dalej szukając. Czy młot zarazem jest niebezpieczny dla innych osób postronnych? Czy ty spotkałeś się z takim przykładem, że rzeczywiście ktoś tym młotem, no mówiąc wprost, dostał przypadkowo? No mamy kilka historii, gdzie zdarzyły się wypadki, ale głównie na treningach. Było to zaniedbanie głównie osoby, która tym młotem została potraktowana. Niestety ty, będąc na treningu, rzucając, wykonujesz trening, więc to jakby nie jest to w twojej gestii, żeby interesować się otoczeniem. No ale zdarzyło się. No, ja trafiłem trenera, trenerka Malwina Wojtulewicz dostała młotem w plecy. Też była sytuacja, gdzie no nie wiem, Linka potrafiła się owinąć wokół głowy i głowę ściąć, nie? Także to już taka poważna kontuzja, nazwijmy. Poważna kontuzja, no, ale w oszczepie jest to samo. Oszczep wielokrotnie gdzieś tam wiaterek zwiał, czy ktoś krzywo rzucił, no i zdarzało się trafić trójskoczków, czy tam skoczków dal, czy kogokolwiek, kto akurat biegł i dostał w szyję na przykład i na szczęście nic się nie stało. Ja mam bardzo, bardzo dużo obowiązków w samochodzie i skupiam się jednak na wykonywaniu mojej pracy i na zadaniu i nie mam za dużo czasu, zwłaszcza podczas odcinków specjalnych, do rozmyślań na temat niebezpieczeństw, które gdzieś czekają. A poza tym pomiędzy rajdami, przed rajdami bardzo ciężko pracujemy wspólnie z kajdanem, poświęcamy mnóstwo czasu, aby przygotować się do zawodów i żeby to ryzyko zminimalizować. Jak dogadujesz się z tymi najstarszymi członkami kadry? No bo różnica wieku pomiędzy wami jest taka, że nie powiem, żeby byli mogli zostać swoimi ojcami, ale na pewno bardzo, bardzo starszymi braćmi. No tak, jest duża różnica, ale dogaduję się bardzo dobrze. Mam świetny kontakt ze Stefanem Hulą, który jest najstarszy. No to już nie jest, bo skończył, ale no gdzieś był tam najstarszy w ekipie, a naprawdę mieliśmy świetny kontakt i spędzaliśmy mnóstwo czasu, nie tylko gdzieś tam na treningach na skocznie, ale również często prywatnie się spotykaliśmy, czy wyjeżdżaliśmy na jakieś weekendy, bo o wakacjach to ciężko znaleźć termin. Tak samo z Piotkiem, jesteśmy praktycznie sąsiadami i często na Ustroniu gdzieś tam też prywatnie wychodzimy, pogryzmy w tenisa czy coś innego, także no można powiedzieć, że z tymi starszymi mamy lepszy kontakt niż gdzieś tam z tymi moimi rówieśnikami. Nie będę pytał o porównania do piłki nożnej, bo pewnie każdy zadaje ci te pytania, natomiast zapytam może w ten sposób, czy lepiej wychodzi rzucanie młotem, czy prowokowanie ludzi i ile w tym wszystkim jest takiej celowej prowokacji? Ale ja nie prowokuję ludzi, to ja być może wzbudzam te negatywne emocje, dlatego że po prostu ludzie nie do końca rozumieją i mają pojęcie, o czym ja mówię. Też musicie mieć na uwadze to, że ja znam sport od strony, o której wy nie macie pojęcia, jak to wygląda, więc też mam prawo powiedzieć troszeczkę więcej rzeczy i fajnie, że kibice biorą udział w dyskusjach, tylko naprawdę poprzyjcie to faktami. Nie wiem, doświadczeniem, podzielcie się z tym, jeżeli macie takie, a nie po prostu piszecie rzeczy w stylu, że ktoś jest, nie wiem, nienormalny, odjechany, czy nie wiadomo skąd spadł, czy ćpie, czy pije. No nie, nie, naprawdę, to bycie internetowym, nie wiem, kozakiem, czy śmieszkiem, to naprawdę już nikogo nie bawi, to jest od tylu lat tak popularne i często przejadło się, naprawdę. Już lepiej napisać coś konstruktywnego, jeżeli się nie zgadzasz z kimś, a nie strzelasz prostymi jakimiś tekstami z rynsztoku. No. Któryś rajd w waszej klasyfikacji takiej prywatnej zajmuje szczególne miejsce? Któryś szczególnie wy sobie ulubiliście? Ja najbardziej lubię faktycznie rajdy w Ameryce Południowej. Myślę, że raz, że mam ich bardzo, bardzo duże doświadczenie. W rajdzie Meksyku startowałem w tym roku z Kajetanem bodajże 16 raz. A poza tym podoba mi się podejście kibiców, ich entuzjazm, ilość, która pojawia się przy odcinkach specjalnych. Każdy rajd kocham. Każdy metr każdego odcinka specjalnego, każdego rajdu. Czy to jest rajd na nawierzchni asfaltowej, szutrowej, czy na śniegu, po lodzie również. Ścigaliśmy się na każdej nawierzchni, więc dostrzegam i odczuwam przyjemność właśnie
na każdym rajdzie. To są najtrudniejsze rajdy. Sama nazwa Mistrzostwa Świata mówi samo za siebie, natomiast myślę, że nie ma co wnikać. Trzeba jechać na każdym rajdzie szybko i skoncentrować się, a jeżeli kochasz to, co robisz, to jest tylko łatwiej. Te turnieje są po to, żeby je wygrywać, więc no, gdzieś, jeżeli uda mi się kiedykolwiek dobić do tego topu, no to wtedy będę myślał o miejscach w tych turniejach. Na razie po prostu chcę się stawać lepszym zawodnikiem, chcę gonić tą w tym sezonie czołówkę, tą top 10, nie mówię, że może w klasyfikacji generalnej, ale żebym w konkursach był w stanie rywalizować z nimi i po prostu zbliżać się do tych najlepszych.